Siemaneczko wszystkim, tu Karli i witam was w kolejnym odcineczku z wyzwania Rodziny Królewskiej. Przed wami Maxon i Matias. Tak jest, kolejny odcineczek, kolejne dramaty, prawdopodobnie, nie wiem jak to mi wyjdzie. Zobaczymy, może tym razem będzie trochę spokojniej, ale okej. O Boże. Co tu się odwala? Ja mówię, że będzie spokojniej, a tu taka akcja? Ja mam laga mózgu. Co tu się... Nie! Oh my god! Co? I to na początek odcinka? Ja mam laga mózgu. Mam laga mózgu. Ej, bez kitu. Co tu się? Ja tego... What the hell? Nie, ja nie mogę, nie. Jeśli ktoś powie, że Simsy są nudne i bez emocji, to... Ludzie... nie. Kiedy... Nie, ja mam laga mózgu, nie? Ja... Boże... Ej, ja tak nie chciałam. Ja miałam coś innego w planach. O... Oh my god! Ewander, chodź tu. O Boże, Maxon jeszcze padł. Z szoku. O my... Nie, nie proszę. Ja... Oh my god! Co? Wiecie, co to oznacza? Oh my god! Wiecie... Jezu! Matias Koldas. O Boże, ja miałam wybudować cmentarz jeszcze przed tym. Boże, co tu się odwaliło? Także... Oh my god. I to jeszcze na początek odcinka. Czy ty jesteś chociaż smutny? Powiedz mi, że chociaż... No dobra. Ty zostałaś wdową. Oh my... God. Wiecie, co to znaczy? Że Maxon będzie królem. Tak jest. I... Oh my god. Będę musiała zrobić to. Oh man, this is sick. Ej, ja jestem w szoku, nie? Ej, wybaczcie, ale chyba będę cały odcinek w szoku. Tak. Kosiarz, co ty tu kurna jeszcze robisz? No, może... dobra. Cheerful introduction. Oh my god! Co? Co tu się odwaliło? Oh my god. Jezu. To był hit po prostu. Ej. Czy ktoś będzie chociaż płakał? Jestem w szoku. To nie tak miało być, ale dobra, muszę się pozbierać i zobaczymy. Zobaczymy, co ja muszę tutaj zrobić. Czego ci brakuje, żebyś zasiadł na tronie? Dobra, co tu mamy? Czy mają, że tak powiem, ciężką tą dynamikę? Znaczy, ja wiem, o co chodzi, ale wiecie, ja nie potrafię translatować z angielskiego. Dobra, tak, macie. Ty masz ze wszystkimi złe stosunki zawsze. Dobrze. Nie możesz łowić ryb, ale musisz sobie podbić... Nie, ale tak, zanim... to musisz logikę sobie podbić.
Ty chcesz iść spać? Nie, ja jestem w szoku, nie. Dla mnie to jest szok. To nie tak miało być. Serio. To nie tak miało być. Nie tak. Boże, co tu się wydarzyło? Miałeś grać. Nie, ale wiecie, jest mi przykro, bo to był, że tak powiem, pierwszy sim, którego stworzyłam do jakiegoś challenge'u i teraz czuję taką pustkę. Nie, bierzemy dzisiaj sobie wolne. Bierzesz sobie dzisiaj wolne. Nie ma takiej opcji. Twój ojciec umarł. Musisz się przygotować do tego, żeby zasiąść na tronie. Także będziemy ci maksować, Maxon, to co jest potrzebne. Musisz wziąć wolne. Weź proszę cię wolne. Czego ci brakuje? Fitness masz, charyzmę masz, logikę na czwóreczkę masz. Chociaż nie, podciągniemy cię. Dobrze. To też masz. Wszystko masz. Wszystko masz. Dobra, zagraj sobie z Evanderem. Wiem, że macie dosyć złe stosunki, ale no cóż, Felix się też trochę chyba uczy. Muszę mu znaleźć... Oh my god. Oh my god. Nie, ja nie mogę, nie. Idź do szkoły sam. Dobrze, ty możesz malować smutny obraz, tak. Ty nawet nie jesteś smutna, nie? Twój mąż umarł i tobie już smutki poszły? Naprawdę, Beatrice? Naprawdę? Wow. Chociaż nie, ty możesz przestać malować i iść pozbierać. Harvest All. Tak. A ty się zbagowałaś w tej wannie. Dobrze. Nie wiem, czy wyjdziesz z tej wanny, ale okej. Okay. Że wyjdziesz. Że i nie. Ej, ja mam... Nie, ja mam laga mózgu. I jeśli tak będzie do ostatniego tego, to... Wybaczcie, ale... Oh my god. Nie, ja nie mogę, nie. Dajcie mi chwilkę. Koimy sobie nerwy Beatrice w ogródku. Chociaż ona ani trochę nie jest smutna, co mnie bardzo dziwi. Bardzo dziwi. Jest po prostu... No... No, nie byłaś zdradzana ani trochę. Ale... O mój Boże. No, o, tu masz wspomnienia. Oh my god. O, niestety. Ja jestem dalej w szoku. To nie tak miało być z tym odcinkiem. No ale... No cóż... Życie w Simsach nie wybiera. Znaczy wybiera, ale inaczej niż ja tego chcę. Także zobaczymy, co dalej będzie. O proszę, Evander dostał awans. Bardzo szybko. Jestem w szoku, jak mu to bardzo wszystko dobrze idzie. Dobrze. Zobaczmy. Tam to było biurko... Max, Matiasa. Oh my god. Muszę się pozbierać trochę. Dobrze. To może ty jesteś śpiący bardzo. Ale myślę, że najpierw cię trzeba doprowadzić do tego porządku. Idź się wykąp. Liliana, ty już prawie jesteś ten. Więc coś, ugotujesz, bo musisz mieć gotowanie. Bardzo proszę. Felix, Felixowi zmieniłam robotę też na biznesową, ponieważ uważam, że tak powinno być. Tom z rycerzami wywaliłam z modów, bo tam tylko trzeba ćwiczyć i... W ogóle dosyć szybko się dostaje awans, więc nic specjalnego tam kompletnie nie ma. Ale
dosyć ciekawie. Jeśli ktoś naprawdę chce tak, wiecie, ze średniowiecze, no to ten mod jest całkiem spoko. Ale mi bardziej tutaj tak zależy, no nie wiem jak to określić. Ty jesteś... Dobra. Jeszcze tutaj zobaczymy te roślinki. Proszę. Ja chyba dzisiaj będę nie kontaktować, także sorry. Ale jeśli ktoś tak samo ma, kto nagrywa z Imsy i nagle coś mu się dzieje. Ja mam pierwszy raz coś takiego, nie? Dlatego, że no już rok nagrywam, a pierwszy raz coś takiego mi się zdarzyło, ale no dobra, mniejsza o to. Widzę, że zamieć jest dosyć przednia. Lubię zimę w tej grze, bo śnieg tak ładnie błyszczy tu i w ogóle jak jest słońce. No po prostu bardzo ładnie to zrobili moim zdaniem. Najbardziej nie lubię chyba jak jest burza, bo tutaj tak to wali, że ho ho ho. Zobacz przyjaciela. O nie, 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 jeszcze pożar! Oh my god, nie, jeszcze pożar! Szybko, 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 gaś to, 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 gaś, 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 gaś. Dobra, gaście to, jesteście facetami! Gaście to! No dalej! No szybciej! Dlaczego uciekasz? O nie, bo zaraz całą kuchnię... Ewander, ty jesteś najbardziej ten, więc gaś to. Gaś to! Widzicie? Od razu poszedł. No, Ewander, ratujesz. Ratujesz to. O mój Boże. Ratujesz. Ratujesz to królestwo, mimo że jesteś takim hamem. Dobra, zamień. Stać nas, więc... Dobra. Maxon, zawiodłeś mnie. Jeśli można to tak powiedzieć. Ale dobra, niech będzie. Dobra, weź sobie kąpiel. Ty jesteś... No nie dość, że jesteś niewyspany, to jeszcze ratujesz ten zamek. Ty! Ty nawet nic już nie mów, ale dobra, musimy ten... Ja nie mam tu alarmu, no bo nie mogę, co nie? Dobra, Liliana, zrób jeszcze raz coś, czego nie spalisz. Co to jest? Dobra, niech to będzie. I mam nadzieję, że tego nie spalisz tym razem. Nie, chociaż najpierw idź siku. Idź siku, bo jeszcze się zesikasz i będzie, że tak powiem, trochę wstyd, że księżniczka pod siebie robi pipi. Dobra, a potem ugotujesz coś. Tak, ugotujesz, proszę bardzo. Dobra, nie wiem co to jest, ale okej. Okay. Ty. No, ty aha, okej, okay. Ty jesteś w toalecie, ty śpisz. Ty chcesz siku, ale też później jeść. Beatrice, gdzie jesteś? Może. Nie, już koniec tego pożaru. Koniec, już nie musisz. Wszystko jest dobrze, skończyło się na szczęście. Dobrze. I no. Czy ten odcinek to chyba jak dla mnie to jest hit, nie? Pożar, śmierć, co jeszcze czeka? Śmierć następcy tronu? Czekam. Czekam na to. To w następnym chyba będzie koronacja. Koronacja. I reszta rzeczy. Boże, jak tu jest ciemno przez tego Ryszarda. Czyli to obraz. Uj, dobra, to sprzedaj go i namaluj jakiś inny. Zalecimy z tym. Silas, ty chcesz spać, ale musisz odrobić zadanie domowe, bo musisz mieć B. Ja chcę, żebyś miał to B. Bo jak będziesz miał B, to będziesz mógł się ożenić. Właśnie, ja zapomniałam Felixowi zrobić żonę przyszłą. Tak, ale ona nie będzie księżniczką, tylko księżną, co nie? No, tak, a w ogóle to... O, chcesz porozmawiać z Persefoną? No, niestety, ale musimy, że tak powiem,
to odłożyć. To znaczy, nie będziesz tego odkładał, wiadomo, ale. O. Dobra, odrabiaj to zadanie, Silas. I mnie nie denerwuj, bo ja już dzisiaj jestem zdenerwowana. Dobra, jesteś głodny, chodź tu. Możesz tu iść? Możesz. Bo ta wanna czasem blokuje i sobie posiedzisz. Tutaj może pomożesz bratu w czymś? Nie. Właśnie, to trzeba będzie się z Persefoną ożenić. Chociaż Maxon będzie teraz królem, to może sobie robić co chce. No tak. Możesz sobie robić co chcesz. I wyjść i ożenić się z koledzy. Ale jak to wyjdzie, to wam jeszcze nie powiem. Dobra, Felix, chodź jeść. Tak. Chodź jeść. Chodź jeść. Chodź. Wszyscy jecie. Jesteś smutny. Ona jest najbardziej smutna. Tak. Też jesteś smutny. Ty nie jesteś smutny. No znaczy jesteś, ale wiesz. No. Jesteś fajterem jak nic. Dobra. No dobra, ty też możesz, bo się w końcu ten... Już odrobiłeś to? Nie, jeszcze nie. Ale wszyscy ładniejecie. Jestem w szoku. Chociaż smutni, ale okej. Okay. Dobra, co ty masz? Ty musisz zrobić... charyzmę. Tak? Panie na czwartej, charyzmę na jedynkę. Charyzmy nie masz, więc trochę sobie poćwicz, moja droga. Proszę bardzo. Patrice teraz idzie jeść. Ty masz wszystko oprócz chyba wędkowania. Więc easy. Będzie ślub. A nie, masz wszystko. Tak, że będzie ślub jak nic. Ty nie chcesz ślubu. Chociaż. Zobaczymy. A ty, właśnie ty musisz mieć majsterkowanie na dwójeczkę, łowienie ryb, nie masz łowienia ryb, no okej, to jeszcze nie możesz, i charyzmę masz, dobra, to majsterkowania się ucz, nie, majsterkowania, dobra. A czy ja mogę coś naprawić? On może coś naprawić? Nie wiem. Nie, chyba nie. Jeszcze wyskoczyło mi, że niedługo czas jest Beatrice. Już myślałam, że ona też dzisiaj umiera. Ale to byłoby takie romantyczne, co nie? Że umarła z powodu swojego ukochanego męża. To by było piękne. Dobra. Myślę, że jest zimno, ale pojedziemy do Persefony, żeby się z nią rozmówić. Jesteśmy w pałacu Persefony i zobaczymy. Proszę. Ona jest dosyć smutna. Dobra. Rozmawiaj o małżeństwie. Nie, wy nie macie się tulić. Nie, to ma wyglądać inaczej. O nie. Dobra, argument. Kłóć się. O... Dobra, niech będzie o karierę. Kłóć się... Tutaj. Obrażaj. Znaczy, nie chcę, żeby to aż tak było, ale wiecie. Dobra. Co jeszcze? Dobra. Jeszcze to. I to. Musi być grubo.
O muzykę niech będzie. Musi być grubo. Czy... Chyba nie. Chyba nie. Jeszcze się kłóć. Bądź bardzo niemiły. Ale za... Dobra. Zakazane słowa, chociaż to nie jest najlepsze. No, niestety. Dobra. Okej. Okay. To tyle? Nie, ja wam ustawiłam przecież tyle. Nie, zaczekaj. Nie, 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 proszę cię. Proszę cię, jeszcze musimy pogadać trochę. I jeszcze tutaj. O, tak. Kłóćcie się, tak ma być. Tak ma być. To, ona jest śpiąca. O, 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 o to mi chodzi właśnie. Tak. Mam cię dość. Myślisz tylko o pieniądzach, tak jak Evander. A ty? A ty co sobie myślisz? Że będziesz ciągle spędzał na komputerze, mimo że jest średniowiecze? A może idziesz gdzieś, gdzie nie powinieneś, co? Jesteś w flirciarskim moodzie. Bardzo, bardzo. Tak, to jest bardzo romantyczne. Bardzo. No. Źle się czuję, a ty mnie jeszcze obrażasz. Tak. Bo jesteś nieznośna. I mam cię już dość. I wybacz, ale jestem następcą tronu. Jutro będę królem, więc... Nie muszę już nikogo słuchać. Tak, nie muszę nikogo słuchać. Już nie jesteśmy zaręczeni. Pa, pa. Nie. Uuuu. Och, tak miało być. Tak miało być. Yes. Tak. Czy się nienawidzicie? No, no powiedzmy. Dlaczego jesteś smutny? Nie powinieneś być smutny. Powinieneś być szczęśliwy. Uff. Jesteśmy na miejscu. Tam, gdzie chcieliśmy być. Tak jest. Oj, dlaczego ty płaczesz? Czyżbyś z nami była w smutku i w chorobie? Patrzcie na to. Kolet jest w ciąży. O, me. Jednak za pierwszym razem. Dobra, skończ to, bo ja nie chcę mieć kolejnego pożaru. Co tu się dzisiaj dzieje? Tak, tak, dobrze, pocałuj ją. Nie możesz. Jesteś zbyt smutny, naprawdę. Jest szczęśliwy, ale nie aż tak, żeby... No, to jest twoje dziecko. Tak, to jest... Zaoferuj masaż na problemy się ten. Coś jeszcze możesz? Ja chcę, żebyś... Dobra, zapytaj się o datę. Kolet, my nie możemy razem mieszkać. Nie możemy! Ale ja przyszedłem ci się tu oświadczyć! Kolet, proszę cię, tylko mnie nie nienawidź. Nie, nienawidź mnie, proszę. Śnieg jest, ale... Dobra, ja chcę, żebyś została moją dziewczyną i narzeczoną, co nie? Nie krzycz na nią! Dlaczego ty na nią krzyczysz? Nie wolno! Przeproś ją! Porozmawiaj o małżeństwie. Dlaczego? Nie, proszę cię. Ja wiem, że wszyscy macie ten, ale... Proszę. Dobra, porozmawiajcie, pooglądajcie sobie chmury, bo to najlepiej pójdzie wam. Chociaż w takich strojach, to wiecie, zmienię wam, bo wyglądacie, jakbyście się urwali z choinki. Ty masz tutaj takie futro.
Ty też masz futro z tego, co ja wiem. Resz. No i teraz elegancko to wygląda. Elegancko. Przecież nie widać ci tutaj tego brzucha, ale okej. Tym oto akcentem żegnam się z wami i żegnam się z tym pokoleniem czerwonym. Ono właśnie dobiegło końca ze śmiercią Matiasa. Także w następnym tygodniu będzie mini film wprowadzający do następnego pokolenia, czyli żółtego. Co się tam odbędzie, nie powiem wam, to będzie niespodzianka. Czy Maxon będzie dobrym królem, czy rzeczywiście będzie z Colette i co się stanie z Evanderem, dowiecie się tego w następnym tygodniu. Pojawi się też filmik z podsumowania tego pokolenia, jak mi się grało, czy zdołaliśmy wszystko wypełnić, moje opinie na temat tego wszystkiego. Także zapraszam was serdecznie. Dzisiaj była śmierć, było zerwanie zaręczyn. No i był też dosyć, że tak powiem, szczęśliwy akcent, czyli Colette jest w ciąży z Maxonem, mimo że nie powinna, ale ja często, że tak powiem, naginam zasady. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jeśli tak, to subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. Będzie mi bardzo miło na serduszku. Jeśli obejrzeliście to całe pokolenie, dajcie mi też znać. I czy wam się też podobało? I czy czekacie na następne wydarzenia? Bo ja już mam dosyć całkiem niezły plan, ale wiecie, nie warto planować, bo jak widzicie, wszystko idzie w pyk. Jeszcze raz dziękuję wam bardzo za uwagę. Życzę wam miłego dzionka, wieczorka, czy kiedy wam to oglądacie. No i co? No i co? No i do usłyszonka w następnym, co nie? Bye, bye!